Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, już drugim, nagrywanym od razu po poprzednim. Zagrajmy w Attila Total War, kampania frankijska. Moi drodzy, rozpoczynamy bitwą od razu w zasadzie w drugiej turze o Tulifurdum, czyli staram się wyrzucić Sasów, jednych z najgroźniejszych przeciwników, chyba w całej grze, bym powiedział, to jest jedna z groźniejszych frakcji. I ogarnąć całą prowincję dla siebie, później zajmiemy może Skandynawię, zobaczymy. Rozpoczynamy. Nie mamy, mamy tylko jednego Onagera i będziemy musieli w jakiś sposób sforsować tutaj bramę. Stocz bitwę. Próbujemy. To będzie dość długa bitwa. Słuchajcie, nastawcie się na cały odcinek. Mają dużo, powiedzmy, włóczników. Mają też mieczników, więc... Nasi topornicy powinni tutaj zrobić całkiem niezłą sieczkę, bo z tego co kojarzę, to tak. Miecznicy chyba pokonują toporników, czy jak to było? Czy topornicy pokonują włóczników i opancerzonych? O, piękna pogoda w ogóle, genialna. Rozmieść wojsko oczywiście. No i z której części byśmy chcieli tutaj sobie zaatakować? Tu są, jak widzicie, dwie wieże. Wieże można niszczyć tym paleniem. To jest fajne. Zwróćcie uwagę też na FPS. Na razie mam 75 FPS, więc jest to naprawdę, naprawdę zacnie. Później będzie to oczywiście spadać. Tu mamy też duży taki mur, tylko... Tutaj nie ma na szczęście czegoś takiego jak drabiny z tyłka wzięte w Warhammerze, co jest moim zdaniem po prostu absurdalnym wręcz pomysłem twórców. I co mnie bardzo cieszy, że tego tutaj nie ma. No dobra, zrobimy sobie w ten sposób, że najpierw, moi drodzy, jak daleko sięgają te wieżyczki? Daleko, ale wystarczy. Weźmiemy tymi łucznikami, zmienimy sobie na płonące strzały, ogniste pociski. Onager na razie ma nie strzelać, wykorzystamy go dopiero, słuchajcie, później, jak zgromadzimy, powiedzmy, tutaj wojska przeciwnika. Germańscy pójdą jako pierwsi, później reszta toporników. Następnie możemy sobie ustawić brygadę. Nie możemy zmęczyć naszych sił zbyt szybko. Ustawmy je sobie jakoś tak taktycznie. Świetnie. I co jeszcze mogę zrobić? Mogę ukryć, powiedzmy, w jakimś konkretnym, fajnym miejscu resztę naszych wojsk, żeby ich wykorzystać strategicznie. O, tutaj sobie ukryjemy ich. Tylko po to, żeby później zaatakować i przeprowadzić szturm z drugiego miejsca. Oni mają bardzo słabe morale, ale mam nadzieję, że to nam wytrzyma. Dobra, no i oczywiście dowódca z tyłu i dowódca też jest naszą jednostką, którą będziemy wykorzystywać w tej bitwie bardzo mocno. O, zobacz, i przy przybliżeniu już jest 42 FPS, nie? Nic się jeszcze nie dzieje, ale i tak już będą FPS-y spadać. Właśnie o tym mówię, że niestety, ale ten Total War nie jest zbyt dobrze przystosowany. Jak wy wyglądacie? Na razie to jesteście w piżamach wszyscy. Nawet jak drugotierowy. Dlatego też Attila nie zawsze mi się podobał, bo uważałem go za grę, która swoją drogą nigdy nie była przepiękna, mimo potężnych wymagań sprzętowych. Zawsze taka brudna kolorystyka jest. Okej. Okay. Mój sojusznik przyjdzie stamtąd. Nie ma też tej opcji, nie możemy sobie decydować, z której strony przyjdzie sojusznik kosztem czasu. No dobra, rozpocznijmy bitwę. Jesteśmy poza zasięgiem wszystkiego. I widzę, że strzelców ma w tym miejscu. Wiecie co? Rozstrzelców przerzuć. On sobie już strategicznie się rozłożył, bo nie wie, gdzie my jesteśmy. Ma wybudowanego Onagera tu. Świetnie. Ma wybudowanego Onagera tutaj. Też dobrze. Nie ma natomiast żadnego Onagera z tej strony. I to jest dla nas bardzo fajna informacja. Ustawił włóczników, włóczników, włóczników. Więc my w pierwszej kolejności od razu, słuchajcie, zaczniemy niszczyć, podpalać w zasadzie. Jedną wieżę i drugą. Nie? Pozwolę sobie was sprowadzić tutaj, ale nie musicie biec. Nie będziemy się śpieszyć w tej bitwie. Nie mamy ograniczenia czasowego, bo się dlatego nie lubię na nim grać. Dzięki temu mogę przynajmniej dobrze zaplanować wszystko, co chcę. Czy wy macie coś takiego jak luźna formacja? Macie. Dzięki Bogu. To jest jeszcze ta gra, która pamiętała luźny szyk. Musimy zniszczyć strażnicę. Onager ma niesamowicie mało amunicji, z tego co kojarzę.
Właśnie, amunicja tylko 9. Słuchajcie, on może wystrzelić 9 razy. Jest tutaj 4. No właśnie. Więc 4 razy 9, 36 pocisków może maksymalnie polecieć. I może zrobimy tak, że wszyscy będziecie strzelać w ten sam. Dzięki czemu zwiększymy szybkość jakby niszczenia pojedynczej wieży. Jestem pewien, czy można tak samo podpalić bramę, ale chyba można. System rozprzestrzeniania się ognia też jest fajny w Attili, chociaż moim zdaniem nie daje aż tak dużej jakby taktycznej, taktycznego znaczenia. No, kluczem do sukcesu jest zniszczenie tych bram. Znaczy tych bramy i tutaj strzelnic. Strażnic. Czemu to się trzęsie? To się nic nie rusza, słuchajcie, jak kamera się trzęsie. Chyba, że oni tu biegają. Chyba o to chodzi. No i nawet tutaj zahaczam o kogoś, zobaczcie, trupy się pojawiają. Dobra. Obrażenie od ognia. Jak dojdą do 100, wtedy się zapali. I od razu weźmiemy też sobie naszą konnicę. Chciałbym, żebyście transportowali się gdzieś tutaj. Tego na razie spokojnie, nie ma pośpiechu. Ładnie to wygląda. Fajnie nie wyglądają. Że posiłki właśnie przybyły. Najemnych harcowników weźmiemy ze sobą. Ok, jest 100. Świetnie. Podpalona. Już się w zasadzie pali. Uszkodzenia rosną. Przerzucamy się na drugą. One nie mają jakby ograniczenia amunicyjnego, więc gdybyśmy ich nie zniszczyli, no to przepotężne straty po prostu zadałyby nam te... Zobaczcie, ogień nadal wygląda zacnie, mimo że jesteśmy na takich drugich od końca ustawienie graficzne, więc jest spoko. A nie obciąża to bardzo. Świetnie. Co trzeba przyznać, w Attili muzyka jest fenomenalna. No ja bym na waszym miejscu już zsrał. Ze strachu. No, przyspieszmy to minimalnie. Myślę, że starczy nam, słuchajcie, sił, żeby zniszczyć bramę. Spalić ją, w sensie. Dobra, pal bramę. Idealnie. Po co ją podchodzić taranem, skoro można ją przypalić? Teraz możemy sprowadzić nasze wojsko bliżej. W szczególności chciałbym tych. I tak, nie strzelacie sami. Co tu jeszcze? Brama jest zniszczona, tak? Dobra, wy też nie strzelacie sami. Stop, nie marnujcie pocisków. Chociaż nie powiedziałbym, że brama jest uszkodzona. Jeszcze strzelajcie w nią. Tyle, ile się da. Zniszczcie. Musimy pooszczędzać amunicję. Tutaj też sami nie strzelacie. Was też sobie sprowadzimy troszeczkę bliżej. Wystrzelcie całą amunicję. Spokojnie. Nie ma problemu. Damy radę. Już? Wystrzelałeś się?
byś miał drugi, kolejny oddział i też bym prosił cię o ogniste pociski. Wystrzelaliście się, świetnie. Normalna formacja, wracacie, nie będziemy was już poszerzać w tej bitwie. No chyba, że naprawdę jako ostateczność. Zrobili swoje, co mieli zrobić. A planuję zrobić tak, że tą konnicą sforsuje prawdopodobnie później tą bramę, tą piechotą sforsuje tą bramę i zacznę atakować od tyłu, gdzie najpierw poprowadzimy główne natarcie właśnie tutaj, żeby skoncentrować siły wroga, tak żeby on się zorientował, że jest, przepraszam, ale w tyłku z obroną i skomasował jak największą ilość swoich jednostek dokładnie tu. Bliżej. Niech poczują wasze oddechy. Tutaj możemy też zagrać w taki sposób, że postaram się ich stawić bokiem, żeby można było ostrzeliwać z jakiegoś dalekiego z dużej odległości. Właśnie w starszych Total Warach, w tym i Attili, fajne jest to, że tutaj największą rolę tak naprawdę odgrywa planowanie. To nie jest Warhammer, który polega na bezmyślnych taktykach shock pointów, tylko faktycznie jakaś strategia ma tutaj głębsze zastosowanie. Właśnie w Romie, jeszcze w Attili, w Trzech Królestwach tym bardziej, zwłaszcza w Medievalu. Planowanie jest kluczem do sukcesu, taktyka po prostu, moi drodzy. A, jeszcze bardziej się tutaj stawcie. Ciekawe, czy mógłbym na przykład gdzieś tu na to wzgórze troszeczkę się drapać. Ale to nie będzie tak. Chciałbym, wiecie, pocisnąć ich troszeczkę, to jest saskich włóczników, bo to jest dobry oddział. A oni mają fajne przebicie pancerza, z tego co kojarzę. Skłonna szybkostrzelność, obrażenie, nie wiem, całkiem spoko. Dobra, czy wy jesteście w stanie ich dosięgnąć teraz? Na przykład bym teraz spróbował strzelać. Tak, żeby te kamyczki leciały wyżej. Chyba nie, nie dam rady, ale... Byście spróbowali tutaj? Nie, nie zadziała, dobra. Jak nie zadziała, to nie ma co się z niej męczyć. I jak? Jeszcze się trzyma brama. Świetnie, nie będę musiał wykorzystać żadnego pocisku Onagera. Płoń. I oni też chyba powinni spłonąć, jeżeli są na tej bramie. Dokładnie. I teraz na spokojnie. Najemnicy. Reszta wojska. Do przodu. Przepraszam was na chwilkę. No i z powrotem. Przepraszam was za ten mały przeskok. Wyszła moja małżonka. A z uwagi, że jest sobota o godzinie 6 rano, z wielce, wiecie, złym wyrazem twarzy, że jakim prawem ktokolwiek ma czelność w ogóle wypowiadać jakiekolwiek słowa w tym mieszkaniu o tej godzinie. A trochę to, czy nagrywam, to słychać. Dobra, kontynuujemy. A to się będzie długo tak palić, ładnie? A, już się spafajczyło. O, to bardzo dobrze. Nie męczcie się. Spokojnie. Steady. Rzucimy najpierw nich oszczepami. Mówiłem, spokojnie. Nie męczcie. Ale najwidoczniej rwą się do walki, moi drodzy. What the fuck? Co ty kuźwa dzieje w ogóle? Czemu wy tak biegniecie? Tutaj tak i nic więcej, dziękuję serdecznie. A tutaj sobie jeszcze może... Właśnie mnie by najbardziej interesowało, żeby strzelał gdzieś tu.
Jak tylko będziemy mieli już okazję do tego. Dobra, drugi generał. Gdzie jest drugi generał? Drugi generał, słuchajcie, będzie od razu potrzebny tu. Blisko. Ten generał tak samo tutaj. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ będziemy niszczyć morale wroga. A będziemy niszczyć je w taki sposób, że... Coś tu do mnie szczela już. A będziemy je niszczyć w taki sposób... Oh shit. Dobra, już widzę, co mnie tu będzie niszczyć. Trochę do tyłu w takim razie damy. Jak to, jaki to ma zasięg? No, to ma niezły zasięg, więc idziemy poza. Nie było tu dzikich numerów. Tak samo wy. Najlepiej będzie, jak podejdziecie, słuchajcie, od razu pod tą bramę. Tak, żeby ten nie mógł nas trafić. Na spokojnie. No i wy też troszeczkę bliżej. Bo ten Onager, no wiecie, jednocelne trafienie. Teraz mu się nie udało, ale jednocelne trafienie zmasakrowało połowę naszego oddziału. Absolutnie. No, widzę, że tutaj też się ładnie jakby zgrupował siłami. No to świetnie. Trochę szybciej. I co, ja myślę, że jeżeli udałoby wam się teraz rzucić tymi oszczepami kilka razy, to by było... No... Powiedzmy, mogą być też w nich. Oni by toporki mają w ogóle. Jakie ręczne toporkami rzucają. O, jakie stroty zadają. Dobre. Okej, okay, świetnie. To co? Pierwsze co robimy? Fio! Czas zacząć rzeź. Atak na piechotę. Słono przed pociskami. Masa jednostki. Świetnie. I teraz my. Jak podbiegniemy, to od razu, moi drodzy, po pierwsze, może tutaj się rozstawię bardziej. Coś boską. O, w ten sposób się rozstawmy. Ponieważ mi zależy na tym, żebyśmy buffowali teraz nasze jednostki. Więc tak, przestrach. A może być, od razu. Drugi tak samo. Będziemy systematycznie niszczyć morale. Cel sojusznik. Masa jednostka, atak w zwarciu. Może być. Atak na słonie, tylko masa jednostki się zwiększa. Ten oddział... Wiecie co, teraz tutaj ustawię może. I oni jeszcze, słuchajcie, nawet wygrywają. Tutaj ten oddział tak samo, bonusik tylko. Szybciej. Właśnie przerąbują się po prostu przez nich. Rewelacja. Dobra, i teraz na spokojnie podejdźmy jeszcze bliżej i zobaczmy, czy Onager mógłby zrobić małe kuku w tym momencie, tylko pociskami płonącymi. Chcę sprawdzić. Jest mała szansa, że trafimy naszych, bo jesteśmy chronieni przez ten spad, ale... No ba! Ale to już zupełnie inne baja. To proszę. Pelować. I wy jak możecie strzelać tak samo. Plus siła ostrzału. Niby trochę przegrywają, ale myślę, że spokojnie damy radę to ogarnąć. O, to chodzi... O Jezu, oczywiście po swoich, tak? Ja bym chciał, żebyście próbowali... O! Grupę Nordyków, może? Chociaż... Nie, przepraszam. W nordyckich rozbójników nie strzelają. Czemu wy się ustawiliście tutaj, jak ja was kazałem dać tu? I teraz perfekcyjne trafienia. O coś takiego mi chodziło. I zobaczcie, on ustawił swoje część swoich sił i za chwilę będzie tutaj dosyłał posiłki. A my możemy się na spokojnie bronić. Jednym oddziałem się przed nim przebija. Obiecuję wam krwawego orła za każdy kolejny taki strzał.
Wiecie co? Tu możemy ich rozstawić. W sumie. I próbować ostrzelać ich na murach. No, trochę lepiej. Ale powiedzmy, na razie szału nie ma. Więc przestać strzelać. Oszczędzamy jeszcze amunicję. Napierasz, napierać. Cały czas. Trochę zniszczymy troszeczkę morale. O, i to jest idealne pole do ostrzału. W nich bym prosił. Teraz wyślemy najemnych, słuchajcie, łuczników do walki, żeby im pomogli. Przeciwnik jest po prostu już częściowo zmęczony tym ciągłym przemieszczaniem się i to dla nas będzie szansa na zadanie mu dużych, fajnych obrażeń. Zwalcie szyku. Pomóżcie im troszeczkę. Pięknie, złamani. O to chodziło. A teraz tym Onagerem możemy w sumie zaatakować jego... Czekaj, mam, czy Onager jest w zasięgu? Jest, to tutaj strzelamy. Celowo wysyłam najpierw, słuchajcie, najemników. Bardzo ładnie poszło. Niech tamtych mi przemieści. Okay. A wy tutaj, znowu przemieściliście się niepotrzebnie. Ściągniemy też naszą jazdę, żeby mogła strzelać. I bardzo proszę ten oddział. Na razie jednym oddziałem przebijamy się przez już czwarty. Jest dobrze. Doskonale, weszliśmy. Teraz wyślemy pomoc. Dwa oddziały toporników. Złammy jeszcze bardziej morale. Doskonały strzał. Jeżeli możecie, to od razu na ten oddział. I na razie nie panikujemy, że nasi tutaj się złamali. To byli tylko i wyłącznie najemnicy. Na tych harcowników rzucać. Pięknie. Trzeba im straty zmniejszyć jak tylko się da. I wysyłamy toporników, żeby zajęli miejsce już w walki ze zmęczonymi siłami wroga. Zobacz, to jest grupa Nordyków, to oni popadają bardzo szybko. Wracacie teraz, dziękuję. Skończyły nam się pociski. I od razu wy tak samo napierać. Nie ma tutaj żadnych, słuchajcie, też przy okazji łuczników sensownych, więc wyślemy jeszcze jazdę do walki. Też najemną. A za chwilę dotrą nasi generałów. Za chwilę rzucimy też do walki naszych generałów. Ochrona przed pociskami. Ochrona przed pociskami. Kiedy walisz w swoich? Ja bym się też niedługo amunicja skończy. Świetnie. O! I wysyła, słuchajcie. I wysyła. Dzięki czemu my teraz jesteśmy w stanie przebić się przez jego obronę. Więc na spokojnie. Tutaj ci. Wy tutaj. I sforsujemy od razu tą bramę. Do walki. Nie uciekajcie.
łamać morale. To jest obszarówka, więc od razu na wielu działa równocześnie. A on strzelając, tak z, powiedzmy z góry, będzie tracił równocześnie swoje jednostki. I nie trafił. Piękny friendly fire. Dobra, doszły posiłki. To jest idealny moment do tego, żeby właśnie się teraz przebijać. I zaatakujemy z jeszcze jednej strony, moi drodzy. Myślę. I spróbujemy zniszczyć tą bramę. I zaatakujmy jazdą. Jazdą wjedziemy i plan jest taki, żeby jazdą zaatakować jego jednostki strzeleckie, które mogą stanowić problem. Cały czas napierać, napierać. No tu włócznicy, więc tych możemy trochę wycofać. Piękne gąbki na pociski po prostu. Dobra. Teraz bliżej. Onager, Onagerowi skończyła się amunicja. I powoli, powoli myślę, że możemy wprowadzać naszego dowódcę do walki, żeby wspomógł. A wy na spokojnie rozstawcie się w takim dość dużym szeregu, żeby wytrzymywać ostrzał. I łamiemy morale. Świetnie. Dowódca jest generalnie zajebisty, jeżeli idzie o zabijanie niskotierowych jednostek, więc on się tutaj, nie wiem, na mój gust, on wyrżnie wszystkich tutaj wokół. I od razu do przodu, kolejny oddział. Tu wy się trzymacie świetnie. Znasz wódz zaczął tutaj walczyć. Zwłaszcza, że te jednostki są już zmęczone, one są zdyszane. Jak to wygląda? Dobra, niszczymy bramę, cudownie. Wy się ustawcie troszeczkę bliżej, żeby nie mógł do was tak bezpośrednio trafiać. Czemu wy nie... Okej, okay. To było dziwne. Kill, 32%, niedługo będziemy wysyłać jazdę. Jak się tutaj rozlejemy, to po prostu będzie rzeź. Od razu też przejmiemy tutaj... Co jest? What the f... No... Czy byście to widzieli właśnie? Przed chwilą? Który raz wam już daję rozkaz, żebyście tutaj zaatakowali? Pathfinding. Pathfinding. Dobra. Jazda. Do przodu. Wypoczęci, jeszcze są gorliwi, zajebiście. Kto nam pozwoli się wycofać? Szala, że zwycięstwa się bardzo przesuwa na naszą stronę, ale FPS-y po prostu, słuchajcie, lecą na łeb, na szyję, niestety. Znowu. Razem. Może być na ten oddział, zwiększymy jego masę i tutaj morale strzepniemy. Wszystkim. 95, moi drodzy, i brama padła. Więc możemy troszeczkę wejść do środka, tutaj tak samo trochę do środka, żeby ta, powiedzmy, brama zaczęła być po naszej stronie. Cała jazda do przodu na tych łuczników.
Świetnie. Drugi oddział, tak samo, goni. Teraz się zacznie rzeź dopiero. Realizuję teraz dokładnie ten plan, który sobie założyłem od samego początku. Bez was, stoicie grupę. Super, brama zawięta. Dwa kolejne oddziały w tą stronę. A ci topornicy to raczej sobie z nimi poradzą. Te trzy oddziały lansierów tędy, tędy i tędy. Chyba, że... Dobra, odciągnął dwa oddziały mieczników, to nie jest źle. Miecznikami sobie poradzimy bez najmniejszego problemu. Łucznicy. Do walki na nich. I mamy jeszcze kolejne dwa oddziały. Od razu na tych łuczników. I trzecie tak samo tutaj. Pomóżcie zniszczyć bramę. A wy na razie poczekacie. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Nie wiem, gdzie mogę ich dokładnie wysłać. Pięknie o to chodziło. Ten oddział lansierów natomiast... O, widzę, że spanikowały moje obydwa oddziały na tych toporników. Świetnie. Z tymi trochę pouciekamy. Ci lansierzy od razu do ataku. Na obrońców bramy. A tu weźmiemy ich w kleszcze. No i właśnie o to chodziło. Dobra, teraz się tutaj w nich wbić. I zdewastować łącznie z obniżeniem morale. Zwiększeniem wszystkiego, atakiem drugiego generała. Zwiększeniem ciężaru jednostki, bonusem i do przodu. Teraz napierać. I jazda z drugiej strony, tak samo napierać. Świetnie. Zmiażdżyć tych toporników. Wy cofnijcie i zatrzymajcie. Wy się ustawcie do szarży. Okej. I zniszczy ten onager. Świetnie. I ta brama jest nasza? Czy to jest nasz? Nie, to nie jest moje. Czy to nie jest moje? Zniszczyć to. I wszyscy poza wami? Do przodu. A, bo on sobie to odbija. Dobra, to grupa nordyckich, słuchajcie, wojowników, to my możemy ich sobie zaszarżować lansierami na pewno spokojnie. I to jeszcze weźmiemy sobie tych lansierów najemnych. Nie zrobić dużych strat. Plus włócznicy. Z tej strony tak samo. Oni poniosą olbrzymie straty po prostu. Nawet walce z nimi nordycy. Grupy Nordyków są tak słabe. Żałosne. No i widzę, że tutaj już w zasadzie rozsypka. Zbieramy sobie poszczególne oddziały. Likwidujemy ich. I niedługo, niedługo, moi drodzy, będzie można skupić się na jego dowódcy. A zobaczcie, ile jeszcze oddziałów stoi w odwodach. Ja pierdzielę, jak ta gra zacina, gdy są takie checkpointy. Pięknie. Tak samo, grupy Nordyków pokonane. Bierzcie określone cele, likwidujcie. I nie musicie nawet biec. Po prostu idziecie sobie teraz spacerkiem, spokojnie. Zniszczy to umocnienie. Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego? Jaki spadek? Zobaczcie, tutaj mamy 70 prawie FPS-ów, tam 40 czy 50. Spatrzymy na ten blob i silnik tego. Daje o sobie znać niestety. Silnik Empire'a. Bardzo dużo trupów się tu po prostu ulokowało. No dobra. Odwody. Na środek. O, jakie to waleczne. Patrzcie, biegną pomóc.
naprawdę podziwiam. Zniszczymy tą barykadę i zajmiemy, moi drodzy, od razu pszczółek na górze. No to możecie ich zabić. Bo tak, to są miecznicy. Dobrze by było, słuchajcie, zaatakować właśnie tą naszą jazdą, żeby nie tracić już więcej jednostek. Więc weźmiemy sobie ich jako oddzielną grupę najemną. Lansjerzy. Wszyscy inni najemnicy polegli, głównie najemnicy polegli z tego co widzę. No, a te nasze jednostki podstawowe to mało znaczące. Weźcie to zniszczcie, wam to nie idzie w imię, nie? Tych sobie damy na razie tutaj na środek. Tak, plan jest taki, żeby prostymi lansierami wjechać im w plecy. A z przodu uderzymy go prawdopodobnie naszymi już tak, powiedzmy, topornikami. Żeby sobie chociaż miecznicy z topornikami. W zasadzie chodzi o to, żeby zminimalizować straty. Pięknie wytną. Okej. Może zająć ten punkt. Więc ten punkt dokładnie mi da. To jest punkt zwycięstwa? Co to jest? Punkt zwycięstwa. Punkt strategiczny. Wojska frakcji, która kontroluje ten punkt, otrzyma premię do morale. Okej. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zrobić, to zniszczenie tej strażnicy. Wyślemy tam od razu ze dwa oddziały. No i powoli będziemy podchodzić na górę do ostatniego starcia. To jest tak. Ciebie wyślę z tej strony, a ciebie, mój przyjacielu, z tej strony. No już widać, są zmęczeni, słuchajcie. Jak tak właśnie powłóczą nogami, trochę miecze mają opuszczone, to takie animacje świadczą o zmęczeniu. O, zadowoleni. Dobyty? Dobyty. Nie? Lansjerzy, ustawcie się jakoś ładnie w szeregu, a teraz będzie tratowanie. I to mi się najbardziej zawsze podobało, tratowanie wszystkiego, co jest na drodze, nie? A nie, nie ma, bo w Romie na przykład, a nie, jest. Tratowanie tych namiotów, czasem jakichś kamiennych murów i tak dalej. Wszystko niszczy, wszystko się niszczy, do słowa, jak oni idą. Dobra, zapalcie go. Tak, to co chcemy zrobić, to spróbować go wyciągnąć z tego wąskiego przejścia i wtedy go zaatakujemy z dwóch stron równocześnie. Żeby się ruszył. O, właśnie o to mi chodziło, do obrony punktu głównego. W zasadzie to mogę nawet jej nie niszczyć, wiecie? Możemy ją przejąć. My ją sobie tutaj przejmiemy. Ja czuję się już zagrożony, świetnie. Trochę szybciej, ten oddział i ten. A jak tylko przejmiemy wieżyczkę, to ona powinna strzelać do naszych już sojuszników, znaczy naszych wrogów. Walka z dwóch stron. I koniec.
Pięknie. Dobra, nie ma z tego ciągnąć. Wygraliśmy, moi drodzy. Stolica prowincji jest nasza. Zakończ bitwę. Straty 1334. Zabiliśmy ponad 3000. Prawie wszystkich. I kto dużo stradza? To zobaczcie, ile ci strat, przebijając się po prostu. 337 zabili. Bardzo ładnie. Teraz zrezygnujemy z wszystkich najemników, których mieliśmy. I prowincja oficjalnie jest nasza. Świetnie. Okupacja. Więc tak. Bum, bum. Tym dziękujemy. Ci są strasznie drodzy. Oni kosztują 360 naturę, więc też dziękujemy. Ci też 380 naturę. Dziękuję. Onager. Nienajemny. Do widzenia. I wy też jesteście mega drodzy. Do widzenia. Dzięki temu jesteśmy na plusie. I to nawet na plusie tak zacnie, więc będziemy mogli za chwilkę sobie coś zrobić. Mamy gospodarstwo, słuchajcie, dzięki czemu nie będziemy głodować. Świetnie. Mamy spichlerz, higiena i 15 żywności. Też dobry budynek. I za chwilkę będziemy mieli drugie gospodarstwo. No okej. Okay. I może właśnie mamy trochę mało tej... Mamy trochę mało pieniądzów. Czemu tak mało pieniądzów mamy? Co to jest takiego drogiego? W zasadzie to nic nie mam drugiego. Ci są trochę drodzy. To na razie powiedzmy z jednego oddziału zrezygnuję. Formujemy sobie jedną armię pełną. I ciebie cofnę do głównego miasta. No. I tak, czy to były jakieś zasoby przy okazji? Mamy, słuchajcie, tutaj futra bodajże, z tego co widzę. Są futra? Gdzie tu jest napisane? Co wy wydobywacie w tym miejscu w ogóle? Proste pytanie. Co wy w tym miejscu wydobywacie? Tu jest. Dobra, są futra, więc może będziemy w stanie, powiedzmy, handlować z niektórymi frakcjami, teraz mając własny surowiec. Longobardowie są bardzo zadowoleni, żeśmy Sasów zniszczyli. Świetnie, więc może umowa handlowa, wysoka, świetnie, to pak to nie agresji od razu i albo nie, zróbmy oddzielnie. Umowa handlowa, zapłata, przypuśćmy 500, odrzucona. W takim razie umowa handlowa, zapłata 300, pięknie i pak to nie agresji, umiarkowany, ale powiedzmy z zapłatą 300, niska nie chcą, no to sam pak to nie agresji. Dzięki temu mamy trochę zabezpieczone południe. Warnowie. Czy ktoś tutaj w ogóle lubił Sasów w okolicy? Umowa handlowa, znowu wysoka, w takim razie zapłata 600. Nie. Umowa handlowa, zapłata 300. Przyjęte, 600 zarobione. I przy okazji ta umowa handlowa daje nam. Z Warana Warnowie to jest 115 plus jeszcze drugie 115, świetnie. I chciałbym z wami podpisać umowę, nasz pakt o nieagresji. Dzięki czemu zabezpieczamy sobie taki trochę wschód. I pójdziemy ekspansją na północ, na Anglów, Danów i Getów. To są prowincje, znaczy to są frakcje, które mają bardzo mocne. Tylko z Anglami mamy niestety, ale pakt o nieagresji. Gdybym zerwał ten pakt o nieagresji, mogę natychmiast go zerwać. I później musiałbym z 10 tur pewnie odczekać, ale wiecie co? Na razie zabezpieczmy się w ten sposób, że odbudujmy siły główne i będziemy mogli wtedy myśleć o ewentualnym walce z nimi, ponieważ w tym momencie, gdyby mnie zaatakowali, prawdopodobnie bym się nie obronił, bo mam zbyt słabe jednostki, a moglibym wypowiedzieć po prostu walkę w kolejnej turze. Dobra, minus 4 żywności. Skończymy, myślę, że turę w tym momencie. Jeszcze rozdamy sobie statystyki. Faramun, co ty masz tutaj? Bogactwo budynków zarządzana prowincja. Jesteś zarządcą też, okej. Okay. To na razie mi nie będzie do niczego potrzebne. Zapał na pewno, atak zwarciu, dowodzone siły i jeszcze raz. Czyli boostujemy armię. Ty nie zostałeś nic, a w następnej bitwie, jeżeli oni stoczą bitwę, to będziemy mieli informację o armii i będziemy mieli tradycję do rozdania. No i pięknie. Technologię za jedną turę, za kolejne trzy tury
ulepszenie jednostek i 10 tur będziemy mieli lepszych włóczników, dzięki czemu będę już przynajmniej czuł, że coś tutaj mogę zrobić, a musimy przy okazji też zwiększyć nasz przychód. Więc prawdopodobnie pomosty, nie wiem czy właśnie pomosty handlowe, co mi ten pomost handlowy tutaj daje, czy jestem w stanie zobaczyć, bo czy to się przelicza jako taką na handel, bo mamy obecnie, słuchajcie, z handlu 452 gospodarstwa, no to nie będziemy tego zmieniać. Jakiś tu handel trwa, powiedzmy z waranami chyba. Cały czas mi się wydaje, że są warany z Komodo. Możemy w takim razie najechać, słuchajcie, cesarstwo. Bo cesarstwo nie chce z nami mieć nic wspólnego. Mamy pakt o nieagresji. Od razu zerwiemy ten pakt o nieagresji. I to powinno spodobać się wszystkim pozostałym frakcjom. Zerwiemy z nim pakt o nieagresji. I jeżeli coś, będziemy mogli splądrować lub zająć tą prowincję. Okej. Okay. Koniec góry. Wróg zabity w boju. Dziękuję. I będziemy też kończyć odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite'a i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.